Cheltenham i District. Tym sztandarem, a tam nie ma sztandaru. Nie, oni nie mają, my mamy tutaj jeden. To proszę dołączyć tam, bo ja poproszę was, żebyście weszli przed rozpoczęciem tego. I staniecie tam, gdzie on wie, gdzie stanąć. Tak, z lewej strony. Tak, żeby was widoczne było tutaj. Danka, kierowniczka szkoły. Proszę się ustawić. Tak, jakieś 20 minut, bo stanie wieńców zajmie. 10 minut tak zrobimy zmianę. Jakie 20-25 minut zajmie, bo składanie wieńców zajmie pewien czas. Tak? A w połowie. Szanowni Państwo, polski pomnik w Arboretum jest hołdem dla poległych bohaterów i będzie przypominał odwiedzającym o Polakach, Polkach i Polakach, którzy oddali swoje życie za wolność wielu narodów. Niestety nie było im dane wywalczenie wolności dla swojego narodu, który po wojnie pozostał w niewoli przez prawie 50 lat. W sposób szczególny jestem myślami z polskimi żołnierzami wszystkich formacji, którzy wnieśli znaczący wkład w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. To właśnie ich ofiarę upamiętnia stojący tutaj pomnik polskich sił zbrojnych. Fakt jego budowy na ziemi brytyjskiej ma też symboliczne znaczenie. Boże, święty, mocny, a nieśmiertelny. Spójrz miłościwie na nas, zebranych tutaj z połem, i spraw, abyśmy wzmocnieni Duchem Świętym, Jego darami, szczególnie darem rozumu, wiedzy i mądrości, jedynie dobro naszej Ojczyzny i sprawy polskiej mieli na względzie. Ziemi Polskiej do Polski.